Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Dying Light, kurczę mać, jaka to jest fajna gra, naprawdę. Tylko czemu się te zombie tak ciężko zabija? Jeden chyba minus tej gry. Największy. Nie, ale co jak co, naprawdę, zombie tutaj się, no, strasznie, ale to strasznie ciężko zabija, naprawdę. Nie wiem, może to też przez to, że mam jakąś broń jeszcze gównianą, nie rozwinąłem się tak, wiecie, postać itd. itp. No, dużo przede mną, o. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, kij baseballowy troszkę już upadł nam na zdrowiu. O, proszę bardzo, co my tu mamy? Aha, nie wejdę, dobra. Nasza postać troszkę się ogarnie, bo... W ogóle, no... Muszę postać podskillować jakoś, nie wiem jak. Ale muszę, bo strasznie szybko stamina mi ucieka. Coś tam chodzi, nie widzę, bo mam oczy. No weź se przetrzyj ten ryj. Aha. O fuck. Wybuchające gówno tu idzie. Co ty masz w ręcu? W ręcu! Co ty masz w ręcu? Kurwi mać. No można i tak. Pla. Dobry. Okej, kogo my tu teraz mamy? Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa. Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiopijcy. Jestem tylko kurierem. Staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też. Rais powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby sfajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu Chryste! Wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? Czemu on nie powie, że potrzebuje właśnie ten... że potrzebuje... Dobra, Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Leku. Będę się za to smażyć w piekle. Dobra, sprzedaj. Czy coś możemy? Pewno, że tak. Kawa w ilości 2 sprzedajemy, papierosy w ilości 2 sprzedajemy. I mamy 1709, okej. Okay. Co możemy kupić? Plan, pijawa przed coś tam, coś tam. Inne. O, czemu wy do kurwy nędzy nie macie tego alkoholu? No czemu? Dobra, apteczki, kup wszystko, dwie. Dobra. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra robota. O, masakra. Wzrost poziomu przetrwania. Okej, okay. Znowu przetrwanie, no dobra. To, co to jest? Naucz się lepiej korzystać z miejsca w plecaku, zdobądź 6 nowych miejsc na broń. Yeah! O kurde. Jasne, że to wezmę. Jeszcze tutaj mamy punkt umiejętności niewydany. W miarę jak twoje ciało staje się bardziej obsłatowane, może wytrzymać więcej obrażeń. Wycelować, dobra. Weźmy sobie to. Bo na razie coś kiepsko z moją condition. Moja kondycja jest tak gówniana. Kto to jest tutaj? Cześć. Czego szukasz? Czegoś, czego mógłbym użyć jako opaskę uciskową. Jak Raiz opanuje... Alkohol! Będziemy potrzebować ich w cholerę. Bo oni są specami od tego. Znaczy, od amputacji. Raisa wielce to bawi. Jesteś ciekaw, skąd wiem? Ten pojebaniec trzymał mnie w klatce przez 3 tygodnie. No, oglądałem się. Czasem to wyglądało tak, jakby Raiz eksperymentował. Dobra, niech sobie na chwilę pogada. Maceta, siekiera, strzelba. Ach, kurde. Kiedyś urżnął jakiemuś facetowi nogę w kolanie. No, ostatnio rękę. Mierzyć czas do wykrwawienia na śmierć. To rozsądna strategia. Jak zabijesz wroga, to cóż, masz jednego wroga mniej. Ale jak zrobisz wrogowi krzywdę, no to eliminujesz z walki jednego rannego, plus co najmniej 2 innych ludzi, którzy muszą się nim zająć. 3 za 1. Promocje. Więc chyba sadyzm ma pewną wartość. W odpowiednich okolicznościach
Rany, na imprezach musisz być dużą towarzystwa. Aha. To żeśmy sobie posłuchali. Dobra, części metalowe. Coś tu jeszcze gdzieś jest? No coś tu jest, ale... O, tam jest skrzynia. A, dobra. Walić to. Najpierw pójdziemy po naszą nagrodę, bo no kawałek tam niestety jest. Coś nie tak? Ktoś się przemienił na 18. Robimy co możemy, żeby ogarnąć sytuację, ale... Nie będę owijać bawełny! Crane! Potrzebujemy tej antyzyny na już! Rais obiecał mi dwie skrzynki, Draken. Dwie skrzynki! Staram się na nie zarobić jak najszybciej. Tylko... Boże... Tylko się pośpiesz! No dobra, no zaraz. Boże święty, no przecież nie mogę kurde mać non stop biec, no bo nie dam rady, no. Moja postać jest zbyt chujowa. O, to jest to gówno wybuchające chyba. Ała! Czemu on nie wybuchł? Fuck. Tam był zrzut, tak BTW? Dobra, 500 metrów, to... Nawet ponad. O, fuck! O jest. O, wiedziałem, że zaraz on czymś plunie. Crane, jak daleko jesteś? Ale mi hapsy zjechało, o Jezu. No dobrze, chcę, żebyś odwiedził jedno miejsce. Po co? Jeden z naszych patroli zniknął gdzieś w okolicy rynku. To chyba twój problem. Od teraz to też twój problem. Dowiedz się, co z nimi, albo nie pokazuj się tutaj. Wypieprzaj. Znajdź zaginiony patrol. Wow! No pięknie. Dobra, ostrze może się przydać. Okej, okay, czyli na deski nie ma co w sumie skakać, bo można sobie zrobić kuku. Pewnie to bym mógł podpalić, jakbym miał czym. O Jezu! Myk, 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 tak jest... Mam nadzieję, że nic nie jest za mną. No właśnie o tym mówię. Fuck. O Jezus, czy on nigdy nie przestanie mnie gonić? Co za frajer. Chodź tu, śmieciu. To ci zajebie. O tak. Sakiewka tam pisała? Wow. Takie nawet fajne rzeczy, gadżety tutaj są? Nie wiedziałem. Okej, tu mamy auto otwarte, może coś będzie w środku. Gdzie? Kurde, oczywiście, że nie. Dobra. Części metalowe. Plastik. No i super. A, gdzieś tu w okolicy mamy znaleźć ten pieprzony patrol. Jezus. Jesteś w pobliżu nieaktywnej bezpiecznej strefy. Walić tą strefę. Chyba znalazłem twój patrol. Coś rozerwało tych ludzi na strzępy. Przeszuk, znalazłeś tę kopertę? Dalej. Jeszcze nie, poczekaj. Dobra. Jakieś gówno było. A on miał broń tak w ogóle? I dlaczego ja tej broni nie mogę podnieść? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Jest! Jest! Jest karabin! Nie wierzę. Czekajcie. Mam karabin, mam karabin. Jest! Boże, w końcu! Karabin wojskowy, 13 naboi. No, to trzeba będzie zajebiście oszczędzać. Dobra, czekajcie, tutaj trzeba... Pla. Jest jakiś list. Dobra, mamy ją.
Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Będziesz naszym bohaterem. Okej. Nie da się bardziej już przeszukać chyba. Hej ty! Podejdź no tu! Jestem na antenie! Widzisz mnie? Nie? Jestem na górze! Musisz mi pomóc! Gdzie ty jesteś? Tam? Szczerze to nie wiem skąd ten typ gadał. Potrzebuję twojej pomocy. A, tu rzeczywiście gdzieś. Ojej, znowu się tam wdrapuj. Czekajcie, godzina która jest. 15:00. Do Raisa jest 400 metrów. Tu jest 40. No i teraz dylemacik, co tu zrobić. Dobra. Spróbujemy. Jak się nie uda, to się nie uda. Gdzieś po prostu przyśpimy i tyle. Wzrost poziomu zwinności. Dobra, teraz jak tutaj wejść? Czekajcie, tu chyba jakoś się wchodziło od tej strony. Aha. Dobra. Opa. Pomóż Alexis, mi, to tak? Mój syn, Christoph. Pracujesz dla Raisa, prawda? Tak, dla bezpieczeństwa. Ale nie pójdę do niego z takim czymś. Mój syn jest młody. Myśli buzią zamiast używać głowy. No i nie rozumie, że czasem trzeba trzymać z tymi, co niekoniecznie są całkiem dobrzy. A teraz zwiał do ludzi Brekena, do wieży. Myśli, że będzie biegaczem. To nie jest bezpieczne zajęcie. On się zaraz da tam zabić. On się nie nadaje. Jest za mały do tej pracy. Nie powinieneś sam go poszukać? Nie rozumiesz. Robię broń dla Raisa. Jeśli nowej nie będzie, jak ci jego przyjdą, i ja, i Christoph nie żyjemy. Proszę, zrób to dla mnie, a dostaniesz coś fajnego. Coś specjalnego, okej? Okay? Popytam w wieży. No dobra. Dam ci znać, jeśli się czegoś dowiem. Ale prawdę mówiąc, twoja ochrona chyba bardziej cię przeraża niż chroni. Powinieneś to przemyśleć. No dobra, czyli mamy nowy wpis w dzienniku. Syn średni, plan coś tam. Trzymaj to, aby śledzić. Dobra. Szukaj coś tam w wieży. O fuck. No, standard. Standard w moim wykonaniu. Znowu ty. Pieprzaj. Dobra, do wieży jest 400 metrów, czyli w cholerę daleko. Jezu! Nie wierzę w to. Czekajcie, jeszcze tak jedna rzecz. Zadania. Układ z Raisem. Odbierz opłatę, zapłatę. Dobra, odbierzemy to. I dopiero pójdziemy. Poszukaj Christo coś tam. Gdzie jest ten pieprzony Rais? Tutaj? Od Raisa, dobra. Najpierw pójdziemy do Raisa, a po prostu jak pójdziemy do wieży już w drodze powrotnej, no to poszukamy tego kolesia. Dobra. O! Ile tu tych o! Coraz więcej tego gówna. Nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Jezu. A tego shitu tam jest. Machiavelli. Zgadza się. Koleś był mądry. Chyba mogę zrobić jedną apteczkę w razie w... Plany. A nie. Gaza. Nie mam gazy, serio. Przecież ja tego tyle miałem. O, tą drogę już znam, to otwierałem te rzeczy. Znaczy te miejscowe. No, hopsaj, hopsaj. 200 metrów, kurde. Okej, okay, myślałem, że to ten wybuchowy gnojek. Okej.
Okej. Dawaj, dawaj. O, dobrze. O! Okej, to mi się udało w sumie. Dzwon. O, zrzut, patrzcie. I to jak blisko. Spróbujemy. Przynajmniej spróbujemy. Kurde. Blisko czy daleko ten zrzut? Zrzut. Oła, oła, oła. No, come on, wyjdź stąd. Gówno widzę, gówno widzę. Jest! Ja myślałem, że coś mnie zaraz będzie atakować. Jakie zasobniki, pierdoły. Ale jak blisko Raisa w ogóle, co to jest zasobnik na tym... Aha. Akcesoria medyczna. Szpoko. Gdzie są ludzie Raisa? Karim. Mamy z nim pogadać? Poszukaj i sobie, że... Dobra, oto plany. Aha. Doskonale. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlej mordach. Rais na ciebie czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. No, oby nie. Mam nadzieję, że nie. Oby nie, dokładnie. Dobra, wyłączę sobie latarkę, bo nie wiem w sumie po co ona. Ej, chwila! Gdzie ja mam iść? O, łyt tyfy. Jeśli okaże się, aha, dobra. Rozumiesz? Daję ci schronienie, daję ci chleb, kobiety, amunicję, a ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. O, o. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Ślepo odmawiam. A, nie wierzę. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę. Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie. Dostaniesz. Ja pierdzielę. Obiecałeś mi dwie skrzynki. To tylko pięć fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru pękła. Co? Ja... Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Idź, pomyśl o tym. Masakra normalnie. Dostarcz zrzut kwatermistrzowi. Cholera. I poszukaj tego typa w wieży, dobra. Masakra. Za frajer. Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Ja wiedziałem. Dobra, mamy iść do wieży. Mówi Alfi. Właśnie straciliśmy dopływ gazu do wieży. I o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma. Wiesz może, co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik drzew wziął się, zwolnił w zeszłym tygodniu. W zasadzie był niezastąpiony. Może go poszukam? Nie może, a koniecznie. I lepiej szybko.
Mówią, że zrobił sobie małą fortecę gdzieś za dworcem kolejowym. O, dobra, usunąłem ten znacznik. Nowy wpis w dzienniku. No zaraz, kurde, no przecież muszę tą misję oddać, nie? Przecież się nie rozdwoję, do cholery. Jezu, co tu jest? Patrzcie na to. Masakra. Au, 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 au. O Jezu, jakieś brzydactwo. Fuj, no jeszcze mi przyjebało. Okej. Przeszukajmy ten shit i otwórzmy sobie jeszcze tą skrzynię. O! Fuck! No, git. Pewnie nawet nie było to warte jednego wytrycha. Chociaż? Krótki nóż myśliwski. Dobra, myliłem się. 200 metra. Uhu! Pierwszy raz mi się chyba udało wskoczyć na to. Na te tam całe worki. Nie chcę aktywować żadnej pułapki, bez sensu. Nie jest źle. No, tu nie wyskoczymy, spoko. No i te worki też mi przypominają Assassin's Creed, tylko że w Assassinie były... były te takie... wozy z sianem, czy coś takiego. Czy nawet jakieś kubki po prostu siana, czy jakieś kubki tego... palmowe, tych... liści palmowych i tam się wskakiwało. Hej, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? Nie. Jak ludzie Raisa to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi. Ktoś go musi ostrzec. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. Znasz niejakiego Christopha? Kręci się tu? Pan hop do przodu? Tak, hop do przodu. Ale nie wiem, gdzie teraz jest. Pewnie się zgłosił do jakiejś samobójczej misji. O luju. Co tam? Znasz Jafara, prawda? Tego od warsztatu. Podobno potrzebuje dobrego biegacza. Po co? Nie chciał powiedzieć przez radio, ale to chyba coś ważnego. Aha, kolejne misje. Wiesz może, gdzie w tej chwili jest Christoph? Christoph? Masz na myśli nowego zwiadowcę? A, jo, nadzoruje wszystkich zwiadowców. Może jego zapytasz. Znajdziesz go na 19 piętrze. Okej. Wielkie dzięki. Liczba przedmiotów na składzie. Baterie, gaza, puszki, apteczki, części, wytrychy, zapasy. Wytrychy i zapasy. Potrzebujemy wszystkiego. Dobra, lecimy w takim razie windą na górę. Później tam pójdziemy jeszcze posprzedawać jakieś pierdoły, jeżeli coś w ogóle posiadam. Bo tam jakoś z jedną, może dwie kawy mam. Dobra. A teraz tak, musimy iść tutaj. Dobra, to wszystko. Nic tam więcej nie zdziałacie. Tak, cóż, Rais ma na zbyciu sporo ludzi. My nie mamy takich możliwości. Skrytka. Nie ma zgody. Wynoście się stamtąd, nie stać nas na straty. To jest ten dobra, typ? Bez odbioru. Hej, a Jono. Już z powrotem? Nie na długo. Kojarzysz może zwiadowcę imieniem Christoph? A, nowy dzieciak. Tak, jest teraz na zwiadzie, ale od jakiegoś czasu się nie zgłaszał. Rahim go sprawdzał i mówił, że da radę, ale ja nie jestem taki pewien. Jeden narwaniec ręczący za drugiego. To samo powiedział Brecken. Oczywiście mogło mu po prostu paść radio. Niektóre akumulatory łatwo się wyładowują, więc często tracimy ludzi z radaru. Gdzie się udał? W stronę nowo wybudowanego wieżowca. Lepiej to sprawdzę.
Aha. Uważaj tam na siebie. Czyli poszedł na jakąś misję, spoko. Dobra, teraz tak, musimy chyba iść na górę i oddać te leki. Mi się wydaje bynajmniej. No i znowu, Bahir, to ty? Aha, coś tu się dzieje. Muszę się stąd wydostać. Muszę zabrać żonę i dzieciaka w jakieś... Moim zdaniem to bardzo bezpieczne. Może i bezpieczne, a ja znalazłem... Ze slum. Nie mogę Jeśli Dobra, zdradzę, tam. Przenieś mi gnata, a klucz będzie twój. Sam masz gnata, kurde. Znajdziesz w środku. Set. Ej, czy możesz zajrzeć do Bahira pod 202 i sprawdzić, czy jest u siebie? Powiedz mu, że spóźnia się na swoją zmianę i Set się wkurza. Zrobisz to dla mnie? Jasne, jeśli go znajdę. Kuźwa, wszyscy coś chcą, nie? Autentycznie. Jeszcze wyżej. Może jeszcze wyżej mamy iść, nie wiem. Nie, no tu już jest dach. To jest ten nasz, ten... Ale on z nami nie chce pogadać. Tu jest jakiś koleś, który też nie chce gadać. Wiecie co? Coś czuję, że mamy iść do środka. Po prostu znowu nie ogarnąłem pięter i o. Efekt jest taki, że biegam jak debil i kuźwa nie mogę znaleźć jednego typa. Bo nie prowadzi gdzieś tam, no kurwa. Nie, idziemy na dół. To jest bez sensu. Dobra, tu już dalej nie pójdziemy. Może tutaj coś, ktoś... No i patrzcie, no jestem w tym miejscu. To co, to jest na dole czy u góry w końcu? No bez jaj. Nie ogarniam tego. Niewykorzystany punkt umiejętności. Walić to. Zobaczmy jeszcze raz to piętro. Ha, tu jest wyjście. No spoko. Aha, dobra, mam poszukać kogoś tam. Fuck. Znowu taki nieogar. Czemu nam nie gada nasza postać? Zawsze nam to czytała, a teraz nie czyta wytyfy. Raz czyta, raz nie czyta, chyba że mniej ważne nie czyta. Posłaniec. Czyli co konkretnie? Panie Klein, czy zna pan człowieka nazwiskiem Volkan Yasivdal? Nie. Volkan Dahl? Oczywiście. Jest właścicielem Volkan Petrol Engineering. To najbogatszy człowiek w Haranie. W rzeczy samej. I pan Dahl ma dla pana ofertę pracy. Nie wiedziałem, że nadal jest w mieście. Większość jego pracowników ewakuowano, ale dwóch starszych inżynierów nadal przebywa w slumsach. To bracia bliźniacy, Tolga i Fatin. Pracowali nad pewnym specjalnym projektem. Jest bardzo tajny i nie mogę o nim mówić, ale zapewniam pana, że jest to sprawa absolutnie najwyższej wagi. Nie będę nawet próbował jej oceniać. Bracia są genialnymi inżynierami, ale są również dość specyficzni. A to, w połączeniu z obecnym stanem rzeczy, sprawiło, że ukończenie projektu się opóźnia. Pan Dahl życzy sobie, by pomógł im pan ukończyć projekt jak najszybciej. Nie muszę dodawać, że zostanie pan sowicie wynagrodzony. Co mam zrobić? To, o co poproszą. Będzie pan potrzebny tylko raz na jakiś czas, a zadania będą mało czasochłonne. Okej, czyli to jest kolejny quest. Jakby to ująć, poboczny. Usuwał przeszkody. Skontaktują się z panem, gdy pańska pomoc będzie niezbędna. Rozważę tę ofertę. A, to jest na bank ten quest jakiś poboczny. Już sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu. Dobra, idziemy posprzedawać coś. Sakiewka, cenne przedmioty. Papierosy i by było w SEO. Okej. Okay. Czy my mamy wyjść stąd? No tak, no mamy poszukać tego Christopha w okolicy wieżowca. Fuck. Godzina. 19. No to już gówno zrobimy. No to już gunwo zrobimy. Bezpieczna strefa wyzwania. Zdrosny biegarz. To jest. Zdążę tam. Przed zmrokiem. 200 metrów. Nie chce mi się wracać, kurczę.
Kto mówi? Tu Tolga. I Fatin. Pracujemy dla pana Dala i mamy dla ciebie zadanie. Bądź tu jak najszybciej. Ruchy! To nie uprzejme. Tolga, nie mów tak do niego. Zamknij się, Fatin. Oddaj mi to radio. Szczerze, to nie mam teraz czasu, chłopacy, a poza tym jest noc. Zamknij się, bo cię trzasnę. Trzaśniesz mnie? Czy ktoś mnie słyszy? Jezu, zamknijcie ryja. Kurwę! Słyszę cię, Christoph. Nazywam się Crane. Gdzie jesteś? Znalazłem paru ocalałych. Są w dość kiepskim stanie. Jesteśmy tuż obok hostelu. Trzymaj się, Christoph. Już do was idę. Dobra, czy my jesteśmy już w bezpiecznej strefie? Tak. Chyba tak. Aha. Dobra, tylko teraz tak. Gdzie tutaj jest coś do nocowania? Tutaj chyba. Tak, prześpi się. Do nocy, aha. Dobra, koń, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, ocencie film, oczywiście jakiś komentarz. No i zostawcie suba, jeżeli jeszcze nadal nie subujecie mojego kanału. Co jeszcze? Aha, no i jeszcze link oczywiście jest w opisie do jakiegoś tam fanpage'a na Facebooku czy coś takiego, także zapraszam. Okej, to było na tyle. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.